Prezydencie, za zrozumienie dla sytuacji, w jakiej dzisiaj znajduje się Polska. Rzeczywiście mamy w Polsce dzisiaj ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy, którzy w tej chwili mieszkają w Polsce, znaleźli w Polsce schronienie. W sumie przez naszą granicę z Ukrainą przeszło ponad 3,5 miliona uchodźców od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. No, z wielką troską obserwujemy to, co dzieje się w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Chcielibyśmy, żeby ten konflikt zbrojny jak najszybciej znalazł pokojowe rozwiązanie, ale co do jednego, jako sąsiedzi Ukrainy, nie mamy żadnych wątpliwości. A mianowicie Rosja napadła na Ukrainę, bez żadnego powodu, bez żadnego racjonalnego usprawiedliwienia. Rosja dzisiaj narusza właściwie wszelkie zasady prawa międzynarodowego w tym zakresie. Trzeba stanowczo, jak najbardziej pokojowymi metodami doprowadzić do zakończenia tego konfliktu zbrojnego, ale te pokojowe metody, pomijając kwestie sankcji, które muszą być ustanawiane przeciwko Rosji jako agresorowi, muszą być wypracowane z udziałem Ukrainy. To znaczy przy tym stole, przy którym będą wypracowane na drodze negocjacji rozwiązania prowadzące do zakończenia wojny, musi zasiadać Ukraina i Ukraina musi przyjąć dobrowolnie te rozwiązania jako rozwiązania, w których partycypowała, jako rozwiązania własne. Nie wyobrażamy sobie w ogóle w Polsce i w naszej części Europy, aby do jakiegokolwiek rozwiązania pokojowego doszło bez absolutnej aprobaty i zgody i udziału Ukrainy przy stole negocjacji. Jest to dla nas coś, co absolutnie nie wchodzi w grę, coś, co kojarzy się z najgorszymi czasami, które doprowadziły do zimnej wojny, które doprowadziły do tego, że Polska przez wiele lat znajdowała się poza żelazną kurtyną, właśnie dlatego, że poza naszymi plecami, choćby w Jałcie, podejmowano decyzję co do przyszłego kształtu Europy i świata. Nie akceptujemy absolutnie tego typu działań. Dzisiaj stoimy zdecydowanie po stronie Ukrainy. Ukraina musi być częścią tego rozwiązania pokojowego i musi być to takie rozwiązanie, które zostanie przez Ukrainę wypracowane i ostatecznie przyjęte. Tylko tą drogą widzimy doprowadzenie do pokoju w naszej części, Europy. Podziękowałem panu prezydentowi za współpracę polityczną, jaka jest realizowana pomiędzy naszymi państwami w Organizacji Narodów Zjednoczonych, jaka była w Radzie Bezpieczeństwa. To rzeczywiście bardzo ważne, że dobrze ze sobą współpracujemy. To jest bardzo istotne z polskiej strony. Rozmawialiśmy również o sytuacji energetycznej, która wynika z po pierwsze uwarunkowań związanych z koniecznością wprowadzania rozwiązań chroniących klimat, chroniących, zapobiegających na przyszłość zmianom klimatu, ale także wynikających z wojny na Ukrainie, z tego wszystkiego, co dzisiaj dzieje się na rynku energetycznym. W tym kontekście oczywiście